15 z tyłu w oddali Mariusz Puszakowski. No i z 13, miejmy nadzieję, szczęśliwą Amerykanin Billy Hamill. Z 14. Grzegorz Musiał i na rezerwie Krzysztof Buczkowski. Tak wyglądają składy obu drużyn, a ja zapraszam Państwa na pierwszy wyścig dzisiejszych zawodów. A oto, proszę Państwa, zawodnicy, którzy pojadą w wyścigu pierwszym. Będą to młodzieżowcy, bo od tego sezonu to jedna ze zmian zaserwowanych nam przez Główną Komisję Sportu Żużlowego. Jeszcze w biegu pierwszym startują zawodnicy, którzy nie ukończyli 21 roku życia. Przypomnę, że kiedyś był to wyścig siódmy, teraz powracają na żużlowe tory juniorzy, którzy mają swoje 5 minut. W wyścigu pierwszym w kasku czerwonym pojedzie Grzegorz Musiał, w niebieskim Krzysztof Buczkowski, to żużlowcy oczywiście GTŻ-u Grudziądz, w kasku żółtym Mirosław Jabłoński i w białym Mariusz Pacholak. Mirosław Jabłoński, 19-letni wychowanek startu Gniezno, z kolei Mariusz Pacholak, 18-letni żużlowiec, który karierę zaczynał w Stali Gorzów. A więc rozpoczynamy pierwszy wyścig zawodów, najlepiej w kasku żółtym Mirosław Jabłoński, gdzie są zawodnicy z Grudziądza, drugi Buczkowski, trzeci Grzegorz Musiał, drugi, trzeci Buczkowski oczywiście, a czwarty Mariusz Pacholak. Nieźle jest pod taśmy, wyszedł Mirosław Jabłoński, dalej Grzegorz Musiał, kilkanaście metrów straty do prowadzącego Mirosława Jabłońskiego ma Grzegorz Musiał, 20-letni wychowanek bytkowskiej Polonii, nabiera teraz szybkości oraz zwiększa przewagę Mirosław Jabłoński. No i chyba wszystko wskazuje na to, że ten wyścig może zakończyć się podziałem punktów. Mirosław Jabłoński rozpoczyna ostatnie okrążenie, chociaż tyłu próbuje jeszcze zaatakować Krzysztofa Buczkowskiego. Mariusz Pacholak szerzej, Buczkowski teraz do krawężnika. No i ostatni wiraż, ostatnia prosta i w pierwszym wyścigu sezonu 2004 3 punkty dla Jabłońskiego, 2 dla Grzegorza Musiała, 1 punkcik dla Krzysztofa Buczkowskiego. Mariusz Pacholak jest czwarty, tak więc w pierwszej odsłonie arcyważnego meczu, arcyciekawego pojedynku GTŻ Grudziądz Wybrzeże Gdańsk notujemy remis 3-3. Proszę Państwa, przez moment powiało grozą w szeregach gdańszczan. Problemy z motocyklem miał zawodnik w kasku białym Krzysztof Pecyna. 3, 2, 1 sekunda, no i za moment wyścig drugi. Sabina Czerwony, niebieski Pawlikowski, biały Krzysztof Pecyna i żółty Brian Karger. 37-letni Duńczyk w sezonie 1998 startował w barwach ówczesnego GKM-u, ale my wracamy do roku 2004. Doskonały start Briana Kargera, gdzie są Grudziądzanie. Sabina drugi po szerokiej, próbuje Pawlikowski, ale wciska się tam. Pecyna kontruje, Pawlikowski po szerokiej i już Grudziądzanie odpowiednio na drugim i trzecim miejscu. A na czele stawki w kasku żółtym Duńczyk Brian Karger, dalej Pawlikowski. On w ostatniej chwili zastąpił Pawła Staszka. Pawlikowski na drugiej pozycji, dalej Sabina, trzeci Krzysztof Pecyna, wychowanek w pilskiej Polonii, który w tym sezonie zasilił gdańskie Wybrzeże, ale już jeździł w drużynie z Gdańska w sezonie 99-2000. Tymczasem nic się nie zmienia na czele stawki z 15-metrową przewagą. Brian Karger, który rozpocznie ostatnie okrążenie, dalej Pawlikowski, trzeci jest Sabina i Krzysztof Pecyna. Zwróćcie Państwo uwagę, prawie nad komplet publiczności dzisiaj na stadionie GTŻ-u. Spora grupa kibiców także z Gdańska, a tymczasem Brian Karger kończy wyścig drugi zwycięstwem. 3 punkty dla niego, 2 dla Pawlikowskiego, 1 oczko dla Sabiny. Krzysztof Pecyna po problemach ze swoim motorem przyjeżdża na czwartej pozycji, tak więc drugi remis w dzisiejszych zawodach. No i po dwóch biegach notujemy także remis 6-6. Thank you.
sami, jak na razie stan meczu remisowy 6 do 6. Rozpoczynamy, proszę Państwa, wyścig numer 3. Kask czerwony Mariusz Puszakowski, żółty Robert Kościecha, niebieski Jarosław Łukaszewski i kask biały Krzysztof Jabłoński. Robert Kościecha, 27 lat od ubiegłego sezonu w Gdańsku. Jego rówieśnik Krzysztof Jabłoński debiutuje w barwach gdańskiego Wybrzeża. Przypomnę, wychowanek startu w Gniezno w sezonie 2001 startował w drużynie pilskiej Polonii. 6 sekund do rozpoczęcia wyścigu numer 3. Zawodnicy już gotowi. Puszakowski, Łukaszewski, Kościecha i Jabłoński. Taśma w górze, może wreszcie kierowcy GTZ-u przerwą serię remisów. I tak się chyba zaczyna dziać na prowadzeniu w kasku niebieskim Jarosław Łukaszewski, ale kontruje po szerokiej Krzysztof Jabłoński. Wyprzedza Mariusza Puszakowskiego. Jeszcze po szerokiej Robert Kościecha próbuje połknąć także Mariusza Puszakowskiego. A przecież przypomnijmy, że obaj zawodnicy, i Puszakowski, i Kościecha, to wychowankowie toruńskiego Apatora. Dał się jednak wyprzedzić Mariusz Puszakowski. Na drugiej pozycji Kościecha, tuż przy krawężniku w kasku białym Krzysztof Jabłoński. 20 metrów od przewagi Jarka Łukaszewskiego, wychowanka Stali Gorzów, ale próbuje rozpędzić jeszcze na wyjściu z drugiego łuku swój motocykl Mariusz Puszakowski. Za moment zostanie jeszcze tylko jedno okrążenie. Niebezpiecznie zbliża się do prowadzącego Łukaszewskiego Robert Kościecha. Teraz po szerokiej tam próbuje złapać przyczepne Robert Kościecha, ale mamy nadzieję, że Jarek Łukaszewski obroni pierwszą pozycję. Spogląda i kto? Łukaszewski, Kościecha, Krzysztof Jabłoński i czwarty Mariusz Puszakowski. Raz jeszcze Łukaszewski, Kościecha, Krzysztof Jabłoński, Mariusz Puszakowski. No i proszę Państwa, mamy trzeci remis w dzisiejszych zawodach. To spotkanie zresztą jeszcze przed jego rozpoczęciem zapowiadało się jako arcy zacięte i być może do 15 wyścigu właśnie tak będzie. Na razie po trzech wyścigach remis 9 do 9. Myślę, że na ten wyścig wielu kibiców z Grudziądza czekało z niecierpliwością. Billy Hamill, kask czerwony, pole drugie, powraca do Grudziądza po 4 latach. Przypomnę, po raz ostatni w sezonie 2000 startował w barwach ówczesnego GKM-u. Dzisiaj w barwach grudziąckiego Towarzystwa Żużlowego. Partnerować Hamillowi będzie Krzysztof Buczkowski, który zastępuje Grzegorza Musiała. Buczkowski, kask niebieski, żółty Tomasz Chrzanowski, biały Mirosław Jabłoński. Zawodnicy z Mieruchomieli za moment taśma w górze i chwała lepiej. Billy Hamill, czy tuż przy krawężniku, ale teraz jeszcze wychodzi na drugą pozycję Krzysztof Buczkowski. Po szerokiej spróbuje zapewne zaatakować w żółtym kasku Chrzanowski, ale szybszy był o długość motocykla Buczkowski, to on jedzie na drugiej pozycji. A na prowadzeniu Amerykanin Billy Hamill, który ostatnie 3 sezony spędził w drużynie ZKŻ-u Zielona Góra. I co ciekawe, przez tą drużynę został po sezonie 2003 zawieszony. Dlaczego zawieszony? Otóż zdaniem kierownictwa ZKŻ-u niesolidnie Hamill podchodził do swoich obowiązków. Między innymi nie dojechał na mecz ZKŻ-u do Leszna, nie stawił się na spotkanie w Zielonej Górze z Włókniarzem, a także spóźnił się na ważny mecz w Bydgoszczy. No i to był gwóźdź do trumny dla Hamilla, który został zawieszony przez władze ZKŻ-u. Ale grudziąckie Towarzystwo Żużlowe w osobach zarządu zawierzyło Amerykaninowi, który teraz w wyścigu czwartym wygrywa, zdobywając 3 punkty. 3 oczka dla Hamilla, 2 dla Buczkowskiego, 1 punkcik dla Chrzanowskiego. Mirosław Jabłoński jest czwarty. Tak więc pierwsze podwójne zwycięstwo i mamy nadzieję nie ostatnie drużyny grudziąckiej. Po 4 biegach 14 do 10 prowadzi GTZ Grudziądz. Niespełna 60 sekund do rozpoczęcia wyścigu numer 5. W tej gonitwie w kasku czerwonym Robert Sabina, niebieski Łukasz Pawlikowski. To oczywiście zawodnicy GTZ-u Gunter. W kasku białym Krzysztof Jabłoński i w żółtym Robert Kościecha. 35 sekund do rozpoczęcia wyścigu
piątego. Nerwowo na zegar spogląda prezes klubu Zbigniew Białkowski. To już niemal tradycja, iż prezes GTŻ-u mecze swoich podopiecznych ogląda z murawy stadionu. My skupmy się jednak na wyścigu piątym. Sawina, Pawlikowski, Jabłoński i Kościecha. Zawarcały motocykle, taśma tutaj, tonerek i środka z żółtym Kościecha. Dalej Grudziądzanie, Pawlikowski i Sawina. Sawina wychodzi na drugą pozycję, trzeci jest Pawlikowski, a stawkę zamyka Krzysztof Jabłoński. Umiejętnie chyba parowo teraz będą bronić się Grudziądzanie, bo z tyłu niebezpiecznie zbliża się Krzysztof Jabłoński. 20 metrów przewagi Roberta Kościechy nad parą grudziącką. No i co ciekawe, w tym biegu aż trzech wychowanków toruńskiego Apatora, którzy swoje pierwsze kroki właśnie w Toruniu stawiali, Robert Sawina i Łukasz Pawlikowski i prowadzący właśnie w kasku żółtym Robert Kościecha. 30 metrów przewagi Kościechy, który za moment rozpocznie ostatnie okrążenie, a z tyłu nękany szaleńczymi atakami Łukasz Pawlikowski teraz przy krawężniku. O długość motocykla wyszedł jednak na prowadzenie Łukasz Pawlikowski. Za moment ostatni wiraż. 3 punkty na pewno zdobywa Robert Kościecha. 2 dla Sawiny, który jeszcze oglądał się, czy aby jego partner z drużyny zdobywa 1 punkt, a tak się faktycznie dzieje. Pawlikowskiemu wpisujemy spokojnie w program 1 punkt. Jabłoński naciskał, ale ostatecznie zameldował się na 4. pozycji. Tak więc mamy 4. remis w dzisiejszych zawodach. No i 17 do 13 po 5 biegach dla GTŻ-u Grudziądz. Proszę Państwa, po raz drugi w dzisiejszym spotkaniu Billy Hemil spotka się oczywiście jako partner z Krzysztofem Buczkowskim. Przypomnę, że w biegu czwartym pokonali Buczkowski z Kamilem na 5-1 Chrzanowskiego i Jabłońskiego. Teraz stają przed ponowną szansą zdobycia, mam nadzieję, takiej ilości punktów, ale rywale nie byle jacy, bo Brian Karger startować będzie w kasku żółtym, a w białym Krzysztof Pecyna. Natomiast Grudziądzanie czerwony Billy Hemil i niebieski Krzysztof Buczkowski. Bardzo długo pod taśmą przytrzymał zawodników Jerzy Mądrzak i już Billy Hemil na prowadzeniu. Zamknięty Buczkowski jest czwarty, na drugiej pozycji Brian Karger, teraz po szerokiej atakuje Buczkowski, ale tam umiejętnie zablokowany przez moment zawodnika Grzybrzyża, ale już wykorzystuje drobny błąd Pecyny tuż przy maszynie startowej i prześlizguje się niczym narciarz mijający slalomowe tyczki na trzecią pozycję. Prowadzi z 20-metrową przewagą Billy Hemil, który przypomnę po raz ostatni wystartował tutaj na torze w Grudziądzu 23 lipca w spotkaniu z ZKŻ-em Zielona Góra. Wtedy Billy Hemil zdobył 15 punktów. Mamy nadzieję, że dzisiaj będzie to podobna zdobyć punktowa. Z kolei Brian Karger w sezonie 98 startował w barwach ówczesnego GKM-u, w sezonie 98 w inauguracyjnym, co ciekawe, spotkaniu z bydgoską Polonią zdobył 9 punktów. Tymczasem wracamy do sezonu 2004. 3 punkty dla Hamila, 2 dla Briana Kargera, 1 oczko dla walecznego Krzysztofa Buczkowskiego. Pecyna jest czwarty, czyli drugie biegowe zwycięstwo drużyny GTŻ-u Grudziądz. No i podopieczni trenera Andrzeja Maroszka po 6 wyścigach prowadzą 21 do 15. 6-punktowe prowadzenie Grudziąckiego Towarzystwa Żużlowego. Przed nami odsłona numer 7, kask niebieski Jarosław Łukaszewski, żółty Tomasz Chrzanowski, czerwony Mariusz Puszakowski i biały Mirosław Jabłoński. 30 sekund do startu. Czekamy jeszcze na Mariusza Puszakowskiego w kasku czerwonym. Już wychowanek toruńskiego Apatora stoi pod paśmą maszyny startowej. Sędzia zwalnia taśmę maszyny startowej, to w kasku żółtym Tomasz Chrzanowski, a w ślad za nim Mirosław Jabłoński. Cieszą się kibice z Gdańska, który
Kurzędzanie jakby nieco zaspali start, a na prowadzeniu w kasku Tomasz Chrzanowski, dalej Mirosław Jabłoński, teraz po szerokiej próbuje zaatakować Mariusz Puszakowski. Za jego plecami Jarosław Łukaszewski. Ożywiły się trybuny po przeciwnej stronie. Tam znaczna grupa sympatyków gdańskiego Wybrzeża. Tracą teraz już Grudziądzanie kilka metrów do jadącego na drugiej pozycji Mirosława Jabłońskiego. Proszę Państwa, mówiliśmy o zmianach, mówiliśmy o pierwszym biegu młodzieżowym. Przypomnijmy, kluby żużlowe mogą kontraktować tylko dwóch zawodników zagranicznych, przy czym jeden może startować tylko w meczu. Z kolei w pierwszej i drugiej lidze nie mogą startować żużlowcy jadący w Grand Prix. Tymczasem trzy punkty dla Tomasza Chrzanowskiego, dwa dla Mirosława Jabłońskiego, jedno oczko dla Mariusza Puszakowskiego. Łukaszewski jest czwarty, pierwsze biegowe. No i co by nie mówić, okazałe podwójne zwycięstwo gdańszczan, którzy zmniejszają dystans prowadzenia GTŻ-u, który po siedmiu biegach prowadzi 22 do 20. Z pola czwartego w kasku czerwonym bieli Hemil. Hemil, który wczoraj przyjechał do Grudziądza w godzinach przedpołudniowych. Później trenował na grudziąckim torze, no i mamy nadzieję, że na razie te jego dwa starty to fantastyczna dyspozycja i w tym wyścigu, a jakże w kolejnych także same trójki Amerykanin przywodził będzie ku uciesze grudziąckiej publiczności. Hamil w kasku czerwonym, w niebieskim tradycyjnie Krzysztof Buczkowski, który zastępuje Grzegorza Musiała, w żółtym Robert Kościecha i w białym Krzysztof Jabłoński. Zawodnicy gotowi do startu, taśma, później to Filip Hamil czy Robert Kościecha po szerokiej, zamknięty Hamil przez Roberta Kościecha i mamy upadek. Nie zrobił tam miejsca Robert Kościecha, leży na torze, już podniósł się, Państwo tego nie widzą, kontynuuje jazdę Filip Hamil. Ciasno było na wyjściu z pierwszego łuku, zamknięty dosłownie przez Roberta Kościechę Hamil. Ambitnie podniósł się i kontynuuje jazdę, a na 5 do 1 prowadzą gdańszczanie. Kościecha, dalej Jabłoński i Krzysztof Buczkowski. No chyba nikt nie spodziewał się takiego obrotu sprawy, ale powtórzę raz jeszcze, na wyjściu z pierwszego łuku było bardzo ciasno. Miejsca nie zrobił Robert Kościecha, który prowadził. Sędzia uznał, że wszystko jest w porządku, nie zareagował, a Amerykanin kontynuuje jazdę, ale oczywiście już na czwartej pozycji. A na prowadzeniu Robert Kościecha i to on zdobywa trzy punkty, dwa dla Jabłońskiego, jeden dla Buczkowskiego. No i mamy drugi dublet gdańszczan w dzisiejszym meczu. No i proszę Państwa, robi się troszeczkę nieciekawie, bo teraz oto gdańszczanie obejmują prowadzenie 25 do 23. Billy Hamil teraz ambitnie zmierza do mety na czwartej niestety pozycji. Powtórzę raz jeszcze, po 8 wyścigach 25 do 23, no i nie ma się co dziwić, że w szeregach gdańskich kibiców zapanowała euforia. Dwupunktowe prowadzenie, proszę Państwa, gdańskiego Wybrzeża. Przed nami wyścig dziewiąty, kask czerwony Robert Sawina, kask biały Mirosław Jabłoński, niebieski Łukasz Pawlikowski i żółty Tomasz Chrzanowski. Tomasz Chrzanowski chyba nie. Robert Sawina teraz podobny manewr jak przed momentem Robert Kościecha uczynił z Hamilem. Teraz jeszcze dobrze by było, aby Łukasz Pawlikowski obronił się przed Tomaszem Chrzanowskim. Fantastycznie to zrobił Robert Sawina. Zamknięty na wyjściu z pierwszego łuku Tomasz Chrzanowski. I można powiedzieć, że w tym pojedynku jest 1 do 1. Przed momentem, jak już mówiłem,
to ścieżarzanko Kamila i gdańszczanie wyszli na 5-1, a teraz przed momentem sprytnie uczynił to właśnie Robert Sawina. Gruziązanie na dwóch pierwszych pozycjach i mamy nadzieję, że rozpoczynając ostatnie okrążenie dowiozą oczywiście podwójne zwycięstwo. A to dzisiejsze spotkanie oczywiście zapowiada się jako niezwykle emocjonujące. Przypomnę, w roku 90 dwoma punktami wygrał ówczesny GKM przed rokiem, dwoma punktami Wybrzeża, jak będzie teraz. Sawina 3 punkty, 2 dla Pawlikowskiego, 1 punkt dla Chrzanowskiego, 4 Jabłoński, 5-1 wygrywają Grudziądzanie. No i 28-26. I to teraz GTŻ, proszę Państwa, prowadzi dwoma punktami, ale myślę, że do końca zawodów właśnie tak to spotkanie będzie przebiegać właśnie w takiej atmosferze, czyli wymiana ciosów w jedną i w drugą stronę, ale mamy nadzieję, że w biegu 15 na koniec to Grudziądzanie wyjdą obronną ręką. Proszę Państwa, oprócz dzisiejszego spotkania także w pierwszej lidze walczą Marma Polskie Folie, Rzeszów z Starzetem Lublin, czyli inaczej Stal Rzeszów i KM Ostrów ze Stalą Strabag Telenet Gorzów. Przypomnę, pauzuje start Gniezno po wycofaniu się z rozgrywek pierwszej ligi Pilskiej Polonii. My wracamy do Grudziądza na mecz GTŻ Kunter z Wybrzeżem Gdańsk, wyścig 10. Kask biały Krzysztof Pecena na razie bez zdobyczy punktowej, czerwony Mariusz Puszakowski jedno oczko, pole trzecie kask żółty Brian Karger 5 punktów i tuż przy bandzie Jarosław Łukaszewski 3 punkty. Doskonale chyba jednak Brian Karger, teraz zamknięty Łukaszewski, a na prowadzenie wychodzi Mariusz Puszakowski, ale jednak kontruje Brian Karger. Przez moment tylko cieszył się prowadzeniem Mariusz Puszakowski, chociaż naciska. On długo przychodzący Duńczyk, szybszy od Mariusza Puszakowskiego. Teraz szerzej Karger, może wykorzysta to Puszakowski. Ogląda się nerwowo w kasku niebieskim Jarosław Łukaszewski, a stawkę zamyka Krzysztof Pecena, któremu wybitnie dzisiaj na to, że w Grudziądzu nie idzie. Brian Karger, dalej Puszakowski. Jarosław Łukaszewski, już teraz 30 metrów straty Krzysztofa Peceny. Rozpoczynają ostatnie okrążenie. Może teraz spróbuję zaatakować. Ach, błąd Jarosława Łukaszewskiego. Chyba jakiś defekt. Wykorzystuje to oczywiście Krzysztof Pecena. No i z pewnego remisu robi nam się 4-2. 3 punkty dla Briana Kargera, 2 dla Mariusza Puszakowskiego, Krzysztof Pecyna 1 i bardzo pechowo, bo notując defekt na trzeciej pozycji, wyścig kończy Jarosław Łukaszewski. No i 4-2 ten wyścig wygrywają oczywiście gdańszczanie i po 10 biegach mamy remis 30-30. 5 biegów do końca, a mecz niejako rozpoczyna się od nowa. Przypomnę, po 10 biegach mamy remis 30-30. Przed nami wyścig 11. Niebieski Pawlikowski, czerwony Sawina, biały Krzysztof Jabłoński, żółty Robert Kościecha. To najlepiej chyba Robert Kościecha zamknie naszych zawodników tuż przy kredzie. Wciska się w kasku białym Krzysztof Jabłoński. On wychodzi na trzecią pozycję, ale Łukasz Pawlikowski teraz pikuje w stronę Krzysztofa Jabłońskiego. Drugi jedzie Robert Sawina. Rozjechali się teraz zawodnicy, chociaż Krzysztof Jabłoński próbuje przypilnować Roberta Sawinę. Traci 15, może 20 metrów Łukasz Pawlikowski. No myślę, że Pawlikowski słynący z wielkiej ambicji, tanio skóry w tym wyścigu nie sprzeda, ale teraz niebezpiecznie Krzysztof Jabłoński o pół motocykla szybszy jednak Sawina. Poza zasięgiem z kolei Robert Kościecha, który na razie ma na swoim koncie 8 punktów i fantastycznie czuje się tutaj na torze GTŻ. Teraz po szerokiej próbuje swojego szczęścia Krzysztof Jabłoński. Ogląda się nerwowo Sawina, czy utrzyma drugą pozycję, czy dowiezie jakże cenne 2 punkty. Kto będzie drugi? Jednak Sawina.
3 punkty dla Roberta Kościechy, 2 dla Sawiny, 1 punkt dla atakującego do ostatnich chwil Krzysztofa Jabłońskiego, 4 Łukasz Pawlikowski, no i drugie już pod rząd biegowe zwycięstwo ekipy Gdańskiego Wybrzeża, 4 do 2 po 11 wyścigach, 34 do 32, czyli dwupunktowe prowadzenie podopiecznych trenera Grzegorza Dzikowskiego. Proszę Państwa, rozpoczynamy wyścig 12. W kasku białym Mirosław Jabłoński, który zgromadził jak na razie 5 punktów. Dalej w niebieskim Jarosław Łukaszewski, 3 punkty. W kasku żółtym Tomasz Chrzanowski, 5 oczek. I w kasku czerwonym Mariusz Puszakowski, 3 punkty. Przypomnę, dwupunktowe prowadzenie żużlowców z Gdańska. Trzeba brać się ostro do pracy, aby myśleć o tym, żeby 2 punkty w tym pierwszym spotkaniu rozpoczynającym sezon żużlowy 2004 pozostały w Grudziądzu. Mamy nadzieję, że teraz i Łukaszewski, i Błuszakowski zwiększą się na wyżyny swoich umiejętności. Zawarkały motocykle, tak na górze i jednak w żółtym chyba Chrzanowski. Drugi jest Mariusz Puszakowski, spróbuje pewnie zaatakować. Mariusz Puszakowski, ale obronił się Tomasz Chrzanowski. No i upadek niestety notuje Jarek Puszakowski. Zdąży zejść z toru. Opuścił tor już Łukaszewski, Państwo tego nie widzieliście. Drobny uślizg wychowanka gorzowskiej Stali, a my skupmy się na tym, co dzieje się w biegu 12 na prowadzeniu. Tomasz Chrzanowski, za jego plecami Puszakowski i na trzeciej pozycji Mirosław Jabłoński. Mirosław Jabłoński, 6 zawodnik finału Mistrzostw Europy Juniorów z roku 2003. Przypomnę, że w tym samym finale 12 miejsce zajął nasz Krzysztof Buczkowski. A tymczasem po 3 punkty mknie do mety Tomasz Chrzanowski, który już dzisiaj raz wygrywał na torze GTZ-u. Wyścig 12 kończy się zwycięstwem Tomasza Chrzanowskiego, drugi Puszakowski, trzeci Mirosław Jabłoński, a Jarosław Łukaszewski niestety notuje upadek, tak więc 4 do 2. Rozpoczynamy wyścig 13, kończący tak zwaną rundę zasadniczą i w 13 biegu w kasku czerwonym Billy Hemil, który jak na razie w 3 startach zgromadził 6 punktów. Partnerować mu będzie tradycyjnie już niemal Krzysztof Buczkowski, który zastępuje Grzegorza Musiała. Buczkowski jak na razie zgromadził 5 punktów. Z kolei przeciwnikami będą Brian Karger w kasku żółtym i Krzysztof Pecyna w kasku białym. Karger na razie 8 punktów, Krzysztof Pecyna 1 oczko. No i Grudziądzanie, chcąc myśleć o wygraniu dzisiejszego spotkania, muszą ten wyścig wygrać, nie ukrywajmy, podwójnie. Buczkowski, Pecyna, Hamil i Brian Karger. Paśma w górze, Billy Hemil i Krzysztof Buczkowski. I już na dwóch czołowych pozycjach, chociaż Brian Karger pewnie wślizgnie się między dwójkę Grudziądzan. Hamil na prowadzeniu, dalej Brian Karger, Krzysztof Buczkowski na trzeciej pozycji, czwarty Krzysztof Pecyna. No i emocje dzisiejszego spotkania sięgają zenitu, pomimo tego, że jest jeszcze chłodno. Pomimo tego, że jest już kalendarzowa wiosna, to dzisiaj na stadionie w Grudziądzu na torze GTZ-u niesamowite emocje, niesamowita, gorąca atmosfera za sprawą dwóch rywalizujących ekip Kuntera GTZ i Gdańskiego Wybrzeża. Billy Hemil rozpoczyna ostatnie okrążenie. On jedzie pierwszy, za jego plecami Brian Karger. Krzysztof Buczkowski trzeci, czwarty Pecyna.
I cóż to da? Zobaczymy. Dwa biegi do końca, a Grudziądzanie wyścig 13 kończą zwycięstwem 4-2. 3 punkty dla Hamila, 2 dla Briana Kargera. Jeden punkcik dla Buczkowskiego Pecyna, 4-4. Ten wyścig Grudziądzanie wygrywają, ale nadal prowadzą Gdańszczanie po 13 wyścigach 40-38. Zrywa się, proszę Państwa, szaleńczy doping na trybunach. Kibice przekrzykują się, Grudziądzcy GTZ. Próbują przekrzyczeć gdańskich fanów czarnego sportu. 14 wyścig, pierwszy z nominowanych. W kasku żółtym Chrzanowski, w czerwonym Łukaszewski, w białym Krzysztof Jabłoński i w niebieskim Mariusz Puszakowski. Dwupunktowe prowadzenie ekipy Gdańska. To na 5-1 para gdańskiego Wybrzeża. Jeśli takim wynikiem zakończy się ten wyścig, no to oczywiście 2 punkty pojadą do Gdańska. Na prowadzeniu Krzysztof Jabłoński, dalej Tomasz Chrzanowski próbuje jeszcze zawalczyć, Jarosław Łukaszewski, ale już teraz cieszą się gdańscy kibice. 2 okrążenia do końca. Szał radości w sektorze gdańskich kibiców i teraz może spróbuje Jarosław Łukaszewski. Za moment ostatnie okrążenie. Na prowadzeniu Krzysztof Jabłoński, dalej Tomasz Chrzanowski i za moment zastanawiać się będziemy, gdzie tkwi przyczyna porażki, pierwszej porażki sezonu 2004 na torze w Grudziądzu. Krzysztof Jabłoński, Tomasz Chrzanowski, Jarosław Łukaszewski i Mariusz Puszakowski. I oto wszystko już wiadomo, że zespół z Gdańska wygrał dzisiejsze spotkanie. Co bardziej, nerwowi kibice opuszczają już trybuny, ale przecież do końca został jeszcze jeden wyścig. Myślę, że na analizę tego, dlaczego dzisiaj przegrano w Grudziądzu, przyjdzie jeszcze czas. Na razie po 14 wyścigach 45-39 prowadzi i oczywiście wygrał już ten mecz Gdańskie Wybrzeże. Proszę Państwa, wszystko już jest jasne. 45-39. Ostatnia odsłona, przed nami wyścig 15. Kask czerwony Billy Hamill, żółty Robert Kościecha, niebieski Robert Sawina i biały Brian Karger. Speaker cały czas prosi kibiców o spokój na trybunach, gdyż sędzia dzisiejszego spotkania, pan Jerzy Mądrzak z Gniezna, uprzedza, że jeśli cokolwiek znajdzie się na torze, automatycznie to spotkanie zostanie przerwane. My skupmy się na tym jednak, co będzie działo się w biegu 15. Szał radości po stronie kibiców Gdańskiego Wybrzeża. 2 punkty jadą do Gdańska, ale patrząc na to, co dzisiaj pokazali gdańszczanie, faktycznie to zwycięstwo im się należało. Wyścig 15. Hamil, Kościecha, Sawina i Karger. Doskonale z pola czwartego Brian Karger. Billy Hamil jest drugi, kontruje Robert Sawina. Stawkę zamyka Robert Kościecha i może Grudziądzanie spróbują na tych ostatnich metrach wyścigu finałowego jeszcze pokazać lwi pazur i wygrać wyścig parowo. Na razie zanosi się na remis. Na prowadzeniu Duńczyk Karger, szaleje za nim Billy Hamill. 20 metrów z tyłu Robert Sawina, teraz po szerokiej Hamill, bardzo ciasno, ale przy bandzie fantastycznie Billy Hamill. No gdybyśmy dzisiaj dysponowali jeszcze jednym zawodnikiem klasy Hamilla, to myślę, że dzisiaj cieszylibyśmy się właśnie ze zwycięstwa. A teraz jeszcze Robert Sawina dał się wyprzedzić Robertowi Kościesze. No i ostatnia prosta
Hamill, 3 punkty, 2 dla Kargera, 1 punkt dla Kościechy, Savina 4, tak więc 3-3. No i proszę Państwa, 48-42. Tak kończy się to dzisiejsze spotkanie. 12 punktów na koncie Hamila. Robert Savina kończy dorobek punktowy z 8 oczkami. Natomiast Kościecha dzisiaj, proszę Państwa, zdobywa 12 punktów, zaś Brian Karger, który w finale został wyprzedzony przez Hamila, zdobywa 12 punktów. No cóż, ta inauguracyjna